Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam klopsy warzywne. Naprawdę rewelacyjna i bardzo smaczna opcja na obiad. Zapraszam na film. Jak zawsze po filmie, łapka do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają Wam się moje filmy. I pamiętajcie o naciśnięciu dzwoneczka, który będzie Was powiadamiał o moich kolejnych filmach. A my zaczynamy i robimy wyśmienite klopsiki. Na początek może tak szybko pokażę, co będziemy potrzebować. Oczywiście mięso mielone, ja mam tutaj około 500 gram. I mięso mielone może być wieprzowe, może być drogowe, a może być mieszane. Z warzyw trochę koperku będziemy potrzebować. Ja mam tutaj dwie cebulki razem ze szczypiorkiem, małego pora. Pora i tak całego nie zużyjemy. No mamy też tutaj jedno jajko, jedna czerwona papryka, trochę gęstej śmietany będziemy potrzebować. Bulion, ja mam akurat bulionik. Został mi z rosołu, także nie będę musiał sobie przygotowywać. No i oczywiście sos pomidorowy. Najlepiej gdybyśmy mieli własny sos pomidorowy. No jeżeli nie, no to wtedy możemy sobie użyć koncentratu. I oczywiście będziemy potrzebować też przyprawy. A jakie przyprawy? No to za chwilę już Wam pokażę. Bo teraz przechodzimy właśnie do mięsa mielonego i zaczniemy sobie wyrabiać mięso mielone razem z przyprawami. Mięso mielone przerzucam sobie do miski, w której będziemy to wszystko mieszać. Najlepiej wziąć sobie większą miskę. Będzie nam po prostu wtedy dużo łatwiej. Teraz dodam sobie tutaj jedno jajko, tak jak już widzieliście. No i teraz dodamy przyprawy, o których wcześniej wspomniałem. Soli, dosłownie malutka łyżeczka. Nie musimy dużo dawać. Pieprzu tutaj dam nawet nie pół łyżeczki. Oczywiście pieprzu możemy dać więcej, możemy dać mniej. No to właśnie w zależności od Waszego upodobania. Teraz słodka czerwona papryka. Słodkiej czerwonej papryki możemy śmiało dać jedną całą łyżeczkę. No i na koniec damy jeszcze tylko majeranek. Majeranku dam też jedną łyżeczkę i w zupełności to wystarczy. No i teraz musimy sobie to wszystko dobrze wymieszać. Ja to sobie zrobię ręką. Zacznę sobie to tak ugniatać i za chwilę, jak będę miał to wstępnie przemieszane, zaraz Wam powiem, co będziemy robić dalej. Klopsiki będą naprawdę wyśmienite, warzywne można powiedzieć, bo no główny składnik mięso mielone, ale oczywiście też damy tutaj naprawdę sporo warzyw. Mięso można powiedzieć, że mam wstępnie przerobione. Teraz mięso sobie odstawię na bok, a my teraz przygotujemy sobie warzywa. A w pierwszej kolejności koperek. W koperku, tu widzicie, naprawdę nie mam za dużo. Koperek musimy sobie tylko drobno przesiekać. Koperek mam gotowy i teraz bezpośrednio wszystko, co będziemy kroić, będziemy sobie od razu dodawać do mięsa, które tam już sobie czeka. Po koperku przechodzimy do cebulki. Cebulka ze szczypiorkiem. Oczywiście pamiętajmy, żebyśmy mieli wszystko umyte. I tutaj te końcówki tak samo będziemy skrajać, tylko musimy to dobrze pokroić. Ja tutaj to sobie odkroję. Najpierw tutaj zajmę się cebulką. Bo cebulkę musimy sobie dość drobno pokroić. Jedna mi tutaj, widzę, uciekła. Cebulkę pokroimy dość drobno, bo jeżeli zrobimy sobie większe kawałki, będzie nam później trochę trudniej ukulać sobie takie małe klopsiki. A jak cebulka będzie mniejsza, będzie nam dużo łatwiej. Cebulka razem ze szczypiorkiem pokrojone. Na początku pokazałem Wam, że mam dwie takie cebulki ze szczypiorkiem, ale zużyję tylko jedną. Bo jednak są dość sporawe i byłoby tego za dużo. Teraz pora. Pora przekroję sobie tylko wzdłuż na pół i zużyję tylko jedną połówkę. Pora tak samo, też musimy sobie go bardzo drobno pokroić. Pora już mam prawie skończonego. Jeszcze go sobie tutaj przesiekam w jedną stronę, w drugą stronę. I też możemy go już sobie dodać. No i ostatnie warzywo, które użyjemy, no to będzie czerwona papryka. Wykrawamy oczywiście środek z nasionami. O, ładnie nam tutaj wyszło. Przekroimy sobie na pół. Teraz pozbędziemy się tylko nasion i tej białej bąki. I tak samo siekamy na malutką kosteczkę. Paprykę już mam dodaną. I teraz, tak jak widzicie, ja już sobie zacząłem to wszystko mieszać. Musimy to teraz bardzo dobrze ze sobą przemieszać. Tak, żeby to nam się naprawdę dobrze kleiło. Żeby nasze kuleczki się nie rozlatywały. Za chwilkę będę miał to wyrobione i do Was wracam. No i u mnie myślę, że już jest dobrze wyrobione. Nabieramy sobie troszeczkę i musimy sobie ukulać małą kuleczkę. Jeżeli kuleczka nam się nie będzie rozlatywała, to mięso będzie dobrze wyrobione. Jeżeli kulka będzie nam się rozlatywała,
mięso będzie bardzo wodniste, możemy dosypać trochę bułki tartej. U mnie nie ma takiej potrzeby, proszę zobaczyć. Bardzo ładna kuleczka, dość w miarę się trzyma. No to teraz będziemy sobie kulać właśnie takie małe kuleczki. Oczywiście możecie sobie ukulać trochę większe, a możecie sobie ukulać też troszeczkę mniejsze. To już w zależności od waszego upodobania, tutaj nie ma żadnej sztywnej zasady. Ja będę robił takie małe, można powiedzieć, o, klopsiki. I tak ukulam teraz wszystko, co tutaj mam. No i gotowe, kuleczki ukulane, 11 sztuk mi wyszło. Nie wszystkie są takiej samej wielkości, w zupełności to nie przeszkadza. Teraz bierzemy patelnię i będziemy sobie je usmażać. A na czym będziemy je usmażać, już wam za chwilę pokazuję. A dzisiaj będę obsmażał to na oleju kokosowym. Dam tutaj dwie duże łyżki tego oleju. On tutaj bardzo szybko się roztopi, bardzo szybko się rozgrzeje. I za chwilkę będziemy tutaj obsmażać klopsiki. No i ja już mam kuleczki na oleju. Zaczynam teraz obsmażanie. Będę obsmażał je dosłownie po 2 minutki, maksymalnie 3 minutki z każdej strony. Tak, żebyśmy tylko je zarumienili. Proszę zobaczyć, no powiedzcie, czy one nie wyglądają apetycznie. A takie będą, uwierzcie mi. No i u mnie gotowe. Zarumieniłem z obu stron. Naprawdę trwało to dosłownie 3-4 minutki. Teraz przekładam sobie to na inną patelnię. No i moje są już tutaj teraz przełożone na drugą patelnię. Oczywiście wy to możecie robić bezpośrednio na jednej patelni. No ja robię tak, jak widzieliście. Obsmażałem na innej, a teraz będę dusił na innej. Co teraz zrobię? Teraz wlewam szklankę bulionu, którą wam wcześniej pokazywałem. I teraz podusimy trochę to w tym bulionie. Około 6-8, no myślę, że maksymalnie 10 minutek. U mnie duszenie, można powiedzieć, zakończone. Robiłem to około 10 minutek. Oczywiście podczas duszenia przewróciłem sobie dwa razy klopsiki. Co teraz? Teraz wlewam szklankę sosu pomidorowego, który wcześniej właśnie wam pokazywałem. Jeżeli nie macie sosu pomidorowego, no to możecie użyć koncentrat. Jeżeli będziecie używać koncentratu, proponuję minimum 4-5 takie duże łyżki dać tego koncentratu. Teraz to wszystko musimy dobrze przemieszać i będziemy to jeszcze chwilkę dusić w tym sosie, tak żeby wszystko ładnie nam się tutaj połączyło. Ja przed chwilą smakowałem sobie sos, zanim jeszcze dodałem tego koncentratu. Naprawdę wyśmienity. A teraz, gdy jeszcze tutaj dojdzie ten sok pomidorowy, no to będzie po prostu rewelka. Poduszę to jeszcze dosłownie chwilkę i za chwilę ostatni etap, czyli dodamy tutaj trochę gęstej śmietany, zagęścimy to wszystko, no i będzie gotowe. No i kilka minut już tutaj z sokiem pomidorowym duszę. Teraz przelewam sobie trochę sosu do szklanki. Mniej więcej tak około pół szklanki, nie więcej dajemy. I teraz tak samo muszę tutaj dodać 3-4 duże łyżki gęstej śmietany. Śmietanę mam dodaną. Kończę tutaj dobrze mieszanie tego i możemy teraz wszystko tutaj wlewać. I przy wlewaniu oczywiście postaramy się to tak delikatnie zamieszać. Oczywiście teraz, gdy wlaliśmy już sos ze śmietaną, podkręcamy gaz na maksa, tak żeby nam to jak najszybciej się tutaj zagotowało. I dosłownie teraz 3-4 minutki gotowania, maksymalnie 5, i wam zaprezentuję, jak to wyśmienicie wygląda. No i gotowe. Oczywiście nie mogło zabraknąć pietruszki do dekoracji. Wszystkie klopsiki na talerzyku w wyśmienitym sosie. Naprawdę rewelacyjne. Klopsiki warzywne. No jeżeli jeszcze takich nie jedliście, to naprawdę zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Oczywiście napiszcie później w komentarzu, jak wam smakowało, jak smakowało waszym gościom. Często już właśnie widzę, że piszecie, że robiliście jakąś moją potrawę i bardzo smakowała waszym gościom. Bardzo mi miło słyszeć właśnie takie komentarze, także zapraszam do komentowania. Zostawiajcie lajki do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście moimi nowymi widzami na moim kanale. Oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, będzie was powiadamiał o moich kolejnych filmach. No teraz życzę już wszystkim smacznego, zapraszam na mój kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!